Cześć, witam Was po raz kolejny w tej kuchni muzealnej. Nie wiem jak Wam, ale nam lato minął niezwykle szybko. Mamy zaraz takie dwie propozycje nauczenia ostatnich ciepłych dni tego lata. Będą to takie małe placuszki a la chipsy z pokrzywy. Pokrzywa ma każdy, pewnie gdzieś niedaleko od domu, ogrodu, w polu. Wystarczy tylko wyjść z domu. I zsiadłe mleko z owocami. Dla mnie to jest smak dzieciństwa. Co potrzebujemy? Pokrzywę. Na pewno byłaby najpierw taka wiosenna, no ale cóż, mamy koniec lata, więc no co zrobimy? Więc takie listki z góry, które jak najmniej parzą. Odrobina wody, odrobina soli, odrobina mąki. W domu się robi to na patelni. My mamy tutaj naszą płytę żeliwną na ognisku. No i co? I do dzieła. Siekamy sobie tak pokrzywę, jak normalnie siekamy w domu, nie wiem, pietruszkę czy koperek. Generalnie pokrzywa jest bardzo zdrowa i można zrobić z niej wiele rzeczy. Bo tak naprawdę co? Nie lubimy pokrzywy, bo nas kuje w palce. Ale z pokrzywy możemy zrobić, prawda, nasze placuszki. Możemy zrobić herbatę, która jest bardzo zdrowa, ponieważ pokrzywa ma właściwości antybakteryjne, ma dużo witaminy C, jest dobra dla naszego układu trawiennego. Można służyć jako barwnik, ale też można z pokrzywy pozyskać włókno. Tak, proszę Państwa, możemy zrobić sobie sznurek z pokrzywy. Siekamy ostrożnie naszą pokrzywkę. Bardzo drobne kawałeczki. Następnie taką pokrzywę delikatnie solimy. Tylko odrobinkę dla smaku. Skraplamy odrobiną wody, żeby nam się nasza mąka przyczepiła. To ma być co pomiędzy takim oprószoną pokrzywą, żeby nie było takie ciasto, nie placek, bo tutaj ważny jest ten smak naszej pokrzywy, że to będzie bardzo delikatny, a nie sam smak mąki. Możecie z domu zrobić takie placuszki, zrobić takie z jajkiem, ale my polecamy w bardzo takiej najprostszej wersji właśnie te trzy składniki. Ugniatamy. Jeszcze odrobinka wody. Oczywiście potrzebujemy dużo więcej pokrzywy, żeby się tym najeść. To jest taka wersja demonstracyjna dla Was. I teraz takie małusieńkie placuszki kładziemy na płycie żeliwnej i je delikatnie smażymy. I nasze placuszki są już gotowe. Też czas na coś do picia. Przygotujemy bardzo taki prosty napój, który mi kojarzy z dzieciństwem. To jest zsiadłe mleko z owocami. Tutaj mamy jagody, które zbieraliśmy w lesie. Musieliśmy je zamrozić, bo nie było czasu na granie, ale dobrze, że są nawet takie mrożone. Wam oczywiście proponujemy się, że owoce. Oczywiście, jeśli chcecie takie mleko zrobić, takie zsiadłe mleko, mleko musi być od krowy. Najpierw sobie kupić na targu albo gospodarza. Takie mleko z kartoniku nam nie wyjdzie. No jak nie macie cierpliwości, zawsze możecie wziąć mleko po prostu zsiadłe, kupić w sklepie takie gotowe. Ale w domu zajmie nam to, nie wiem, 2-3 dni i już będzie wyśmienite. Czyli co potrzebujemy? Potrzebujemy naszej jagody, potrzebujemy jeszcze mleko i odrobina miodu dla smaku, dla chętnych nie jest konieczna. Nasze tutaj jagódki trochę pociachamy. Wrzucamy do naszego mleka. Mają piękny kolor. Wszystko delikatnie mieszamy, bo jak widzicie, naczynie jest dość pełne. Już nam coś ucieka, a szkoda. Dodam odrobinkę miodu.
nasze jagódki nie były zbyt słodkie jeszcze wtedy. Zaraz nam ucieknie. Troszkę nam się porozlewało, ale nic nie szkodzi. Tu jeszcze pomieszam to, co zostało w garnku. I co? I czas na naszą kolejną grupę testową. Zastaliśmy naszą grupę testową przy pracy. Albo ci zleci. Mała przerwa na małe co nieco, proponujemy. Albo. Tutaj mamy to, co widać, czyli zgadzę, co to jest. Jogurt aron jagodowy. No piękne, nawet prawie sam zbierałeś w lesie. Zsiadłem jako z jagodami i miodem. Ten miesiąc temu. Zsiadłem jako z jagodami. A w tym glinianym to coś? To chwasty smażone, czyli pokrzywa. Oho, zajzajer z pokrzyw. Tak. Nie wiadomo, co lepsze. No to trzeba jedno i drugie, nie? I zobaczyć, się przeżyje. No dobra, raz się żyje. No dobra, to najpierw sprawdzimy to coś. Takie. Pachnie naturą. No, a to drugie? Nie. Dobra. A to tak palcem? Mogę, tak? Sobie tak, tak ten. Zagarnąć dłonią? Wymam. A tak normalnie bo to są ten, takie kruche ciasteczka jakby. Tak, myślałem, tak. Że taki zajzajer jest. Nie. O, pachnie jak smażona płatka. Jak ryba. A to mamy ciekawe skojarzenie. Interesujące. Smaku się rozwija. Z takim tutaj trzeba pracować, no. No to tam, troszkę, a bardzo dobre, ale... Tak. Troszkę ze zasłoną. Proszę bardzo, podzielna, jak widać, Hubert nam jeszcze nie padł. Dobrze, czyli testowane na ludziach. Nie, na zwierzętach. Tak. Koty oszczędzamy w muzeum. Dobrze. Taki kefir. No, coś takiego. Z jagodami. No. Bardzo dobre. Nie za słodkie. Super. Robię zasłonę, nie? Ciekawa taka konsystencja. Zapach też intrygujący. Nie jest za słone. Nie? Nie, jak dla mnie nie. Bardzo dobre. Tak.